Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj opowiem o tym, czym jest Solar Cloud, czy różni się czymś od zwykłego Solara i o tym, jaka jest architektura Solar Clouda. Architektura, czyli trochę dokładniej opowiedziane o tym, jak jest zbudowany. Wprowadzimy kilka terminów, które są niezbędne w zrozumieniu Solara. Niemniej będzie to raczej architektura dla początkujących. Dlatego jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z Solarem, to jest wideo dla Ciebie. Będę mówił ciut dokładniej niż w tym pierwszym wideo na temat Solara, a nawet część rzeczy powtórzę, dlatego jeżeli nie widziałeś, nie widziałaś, nie przejmuj się. No to co? Lecimy do boju. Ja nazywam się Marek Czuma, jestem założycielem Riotech Data Factory. Jestem tu po to, żeby Ci pomóc zrozumieć Big Data. A dzisiaj konkretnie Solara. No to na sam start właśnie takie krótkie przedstawienie, czym jest Solar, czym jest Solar Cloud. Więc Solar, dokładnie mówiłem oczywiście o tym w pierwszym odcinku, więc nie będę może powtarzał, czym jest Solar. Natomiast Solar powstał najpierw jako właśnie taka technologia do tworzenia zaawansowanych wyszukiwarek Full Text Search. I on sobie trwał jakiś czas, natomiast on był tak co do zasady zaprojektowany raczej na działanie jednonodowe, czyli żeby działać na jednej maszynie. Jego główną zaletą nie było to, że mógł przetwarzać dane w trybie rozproszonym, tylko wszystko inne, czyli przede wszystkim te możliwości analizy, możliwości przeszukiwania zapytań, które pozwalają w zaawansowany sposób zwrócić jakiś dokument. Tak? Natomiast z biegiem czasu dodano oczywiście możliwość, była taka możliwość w Solarze, żeby przetwarzać też dane, czy przechowywać dane w trybie rozproszonym. Natomiast to rodziło dość sporo problemów, to nie było naturalne, to nie było specjalnie optymalne. I żeby temu zaradzić, to stworzono osobny, zupełnie nowy tryb Solara, zupełnie nową, można powiedzieć, dystrybucję nazwaną Solar Cloudem. I Solar Cloud to jest właśnie taka odpowiedź na te wyzwania współczesności, to jest odpowiedź na te zapotrzebowanie Big Data. I co dostajemy w ramach Solar Clouda? Właśnie możliwość indeksowania, a później przeszukiwania w trybie rozproszonym. I to jest przede wszystkim to, co wprowadza Solar Cloud. Ale technologia, architektura, przepraszam, Solara nie jest wcale taka oczywista. To znaczy, przeważnie jeżeli mówimy o technologiach Big Data, o technologiach, które przetwarzają albo przechowują dane w trybie rozproszonym, to taką domyślną opcją jest architektura typu master-slave, czyli jest jeden node, czy jedna usługa, która zarządza master, która zarządza innymi, czyli workerami, slave'ami, jak zwał, tak zwał. W takiej architekturze jest chociażby HDFS, albo Spark, albo Yarn, tak? Tak, znane nam technologie. Natomiast Solar poszedł w zupełnie inną stronę. Jest na YouTubie gdzieś wykład człowieka, który zdaje się współtworzył Solar Clouda i polecam, bardzo fajnie, od 30-40 minut trwa. Pokazywał krok po kroku, jak ewolucja myślowa u nich przebiegała, dlaczego tak, takie różne rzeczy, a dlaczego inaczej. Natomiast to jest troszeczkę bardziej dla zaawansowanych. A my sobie tutaj powiedzmy, jak to wygląda od punktu widzenia takiego kompletnie początkującego inżyniera. No więc tak, zanim zaczniemy jeszcze wchodzić w te meandry, to przypomnę, jeżeli nie oglądałeś, czy nie oglądałaś pierwszego wideo dotyczącego Solara, zachęcam, ale domyślam się, że możesz nie mieć aż tyle czasu. Nawet jeżeli nie masz czasu, to i tak w tym momencie kliknij subskrybuj. Pozwoli Ci to zachować kontakt z RDF-em, z moimi wideo. I to też będą wideo dotyczące Solara w najbliższym czasie, także warto. Natomiast jak jest zbudowany Solar? Tak od strony strukturalnej, od strony tego, jak wyglądają struktury danych. No więc oczywiście Solar to jest rodzaj bazy danych, między innymi. Nie tylko, ale między innymi to jest rodzaj bazy danych.
przechowuje dane, przechowuje je w pewnej określonej strukturze i ta struktura wygląda tak, że jeżeli chcemy upakować dane, które mają podobny kształt, dawałem tam wcześniej przykład bloga kulinarnego z przepisami, no to każdy przepis ma mniej więcej tą samą strukturę, czyli powiemy ten sam schemat, czy tą samą schemę, to zestaw takich danych to jest kolekcja. Powiedzielibyśmy w normalnej, klasycznej, tradycyjnej bazie danych, że to jest tabela. I więc taka tabela tutaj nazywana jest kolekcją. Czasami możemy jeszcze spotkać określenia typu indeks. To też jest, to pochodzi z kolei z Lucene, który jest silnikiem, na którym jest zbudowany Solar. Natomiast co do zasady w Solarze mówimy o kolekcji. Kolekcja składa się z dokumentów. Dokumenty to są takie pojedyncze rekordy, które z kolei składają się z pól. No i te pola mają swoją nazwę, mają swój typ, klasyczny model. Tak, czyli mamy kolekcję. Kolekcja składa się z wielu dokumentów, które mają ten sam schemat, czyli konkretne pola, które mają swoją nazwę, swój typ. I teraz, jeżeli chcemy to zrobić w trybie rozproszonym, to tak jak mówiłem, Solar nie działa w trybie master-slave, w architekturze master-slave. No więc jak on działa? Zanurkujmy. Przede wszystkim mamy oczywiście klasycznie już klaster Solara, czy Solar Clouda. Będę używał tych słów zamiennie, bo zwykle teraz już się używa tylko Solar Clouda. Więc mamy klaster Solar Clouda, który składa się z nodów i to jest klasyczne. Natomiast nie ma żadnego nadrzędnego nodu. Dlaczego? Dlatego, że każda kolekcja tak naprawdę jest pewnym osobnym centrum zarządzania. One są, kolekcje dbają o siebie same. I jeżeli chcemy przechowywać kolekcję w trybie rozproszonym, to konkretną kolekcję dzielimy na szardy. Jeden szard to jest właśnie taka część kolekcji, która przechowuje określoną liczbę dokumentów. Czyli na przykład mamy w kolekcji 100 tysięcy tych wspomnianych już przepisów. I chcemy rozłożyć na dwa nody, to tworzymy dwa szardy i te dwa szardy dzielimy, no załóżmy, że tam będą mniej więcej po 50 tysięcy przechowywać. Proste? Proste. Zanurkujmy ciut dalej. Skoro nie ma master slave, nie ma architektury master slave, to jak to działa? Jak to jest możliwe, że one o sobie wiedzą? Jak to jest możliwe, że ta konfiguracja jest gdzieś przechowywana? Czy jak to w ogóle wszystko wygląda? No więc tutaj kluczową rolę odgrywa Zookeeper. Zookeeper to jest taki serwis, taka technologia, która służy właśnie do spajania różnych nodów, do spajania konfiguracji i trybu działania wielu różnych maszyn, które działają w trybie rozproszonym. Nie tylko Solara. Tego się używa w bardzo wielu miejscach w świecie Big Data. Ale Solar między innymi też. I co ten Zookeeper robi? On zasadniczo działa na takie rzeczy, jak przede wszystkim przechowuje konfigurację konkretnej kolekcji. Pozwala na load balancing, pozwala na failover, czyli on jest takim, można powiedzieć, rozdzielnikiem. On jest takim gościem, który no właśnie dogląda, czy wszystko jest ok. Zresztą jak są problemy, że jeden serwer padnie, to on też o tym wie, że ten serwer padł, więc on dogląda tego całego działania i w jakiś sposób tym zarządza, ale nie zarządza tym tak, jak master normalnie by zarządzał, tylko bardziej właśnie dogląda, przekazuje jako load balancer i tak dalej, i tak dalej. I teraz wspomniałem Ci o tym, że kolekcja dzieli się na szardy. I kolekcja dzieli się na szardy, załóżmy, że chcemy właśnie rozbić na dwa, trzy nody, to stworzymy dwa, trzy szardy. Każdy będzie na osobnym nodzie. Ale byłoby też rozsądne, żeby te szardy nie były jedyną kopią danych, które mamy. Tak?
I to jest oczywiście bardzo zrozumiałe, jeżeli któryś z nodów nam padnie, to chcielibyśmy mieć możliwość sięgnięcia po te dane, mimo wszystko. Dlatego tworzymy repliki. Dlatego każdy shard może mieć dowolną liczbę replik. Ta replika dobrze, żeby była oczywiście ustawiona konkretnego sharda, żeby była ustawiona na innym nodzie, czyli żeby nie shard nie miał dwóch, żeby nie było dwóch takich samych shardów na tym samym nodzie. I jeżeli mamy te repliki, jeżeli mamy kopie zapasowe, to mamy rozróżnienie i zawsze każdy shard może mieć wiele replik, ale musi mieć przynajmniej, znaczy dokładnie jednego lidera. I lider to jest ten główny shard, który przechowuje dane, do którego się wszystko odnosi i którego dane są powielane. Nie będę tu wchodził w te repliki, dlatego że kwestia replik to jest osobny temat, już dla troszeczkę bardziej zaawansowanych i są trzy rodzaje replik, także nie będę w to wchodził. Jeżeli znasz już Solara i potrzebujesz informacji takich jak na zasadzie jak skonfigurować serwer, jeżeli chcemy mieć klaster Solara, który będzie odpowiadał na bardzo dużo potrzebę bardzo dużych danych, w jaki sposób można do tego podejść? Jeżeli potrzebujesz czegoś takiego, daj znać w komentarzu, też chętnie przygotuję. Natomiast dzisiaj dla troszeczkę bardziej podstawowych, mniej zaawansowanych inżynierów, więc mamy lidera i mamy repliki i tyle na razie zapamiętaj, po prostu. Okay? A możemy też stworzyć najprościej, jeżeli pracujemy tak dewelopersko, to wystarczy jeden shard często i koniec. Tak? No dobrze, ale załóżmy, że chcemy jednak rozłożyć na kilka nodów, to teraz w jaki sposób dokonywany jest tak zwany routing, czyli w jaki sposób te dane są rozmieszczane. Bo to nie jest tak, że my po prostu sobie będziemy wysyłać i one sobie będą rozmieszczane wedle tego, jak na przykład jest obciążenie odpowiednie. Te dane możemy wskazać, w jaki sposób powinny być rozdzielane na konkretne nody. I z grubsza mamy tu dwie podstawowe strategie, ponieważ to zależy od strategii, jaką przyjmiemy, w jaki sposób to będzie się odbywało. I mamy tutaj dwie podstawowe strategie. Pierwsza strategia, domyślna, to jest tak zwany Composite ID, a druga to jest Implicit. Na czym polega Composite ID? Composite ID polega na tym, że wybieramy sobie ten klucz, tak, ID jakiś przeważnie. W każdym razie to musi być klucz, po którym dokument jest rozpoznawany jako ten właściwy, klucz unikatowy, klucz unikalny. I on musi być zbudowany w odpowiedni sposób, dzięki czemu Solar stworzy sobie hasza takiego dokumentu i włoży go na odpowiedni node. Już mówię, o co chodzi. Załóżmy, że na przykład chcemy, zostańmy z tym przykładem książki kucharskiej, czy też bloga kucharskiego i przepisów. I teraz możemy chcieć na przykład najpierw, nie wiem, pogrupować sobie na, nie wiem, 2, 3, 4 grupy, tak? Coś w stylu, nie wiem, na przykład słodkie i wytrawne, wegańskie z mięsem i wegetariańskie, coś takiego. I teraz możemy, tylko najlepiej, żeby to też było dość krótkie, żeby to nie było wielkie, ale załóżmy słodkie, wytrawne, weźmiemy sobie powiedzmy po 3 litery, tak? SLO, ty jako określenie tego, czy jest słodkie, czy jest wytrawne. I dajemy w takim ID-ku najpierw, czy jest słodkie, czy jest wytrawne, na przykład później wykrzyknik, i normalny ID już, tak? I wtedy on zawsze weźmie wszystkie te, które mają wyt i włoży na odpowiedni node. Wszystkie słodkie ułoży na osobnym nodzie. Tak więc nie dość, że będziemy mieli strategię, po której on będzie mógł sobie rozmieścić te dokumenty na odpowiednich nodach, to jeszcze my możemy podczas querowania, podczas wysyłania zapytania,
zamieścić coś takiego jak dodatkowe pole podkreśnik, root podkreśnik i dać wartość, na przykład właśnie width, tak? I wtedy wiemy, że całe query, nie wiem, będziemy szukali z jajkiem, będziemy szukali wedle jakichś konkretnych słów kluczowych, to wszystko jest ok, to jest normalnie tak jak w Solarze to działa, ale dodatkowo jeżeli damy ten root, to on będzie wiedział do jakiego konkretnego sharda podbić, do jakiego konkretnego sharda wejść, żebyśmy zaczęli tam przeszukiwać. I to nam zmniejszy też czas przeszukiwania, co jest oczywiście pożądane. I tak to mniej więcej działa. Została nam jeszcze tylko jedna kwestia tak naprawdę, czyli jak już mamy to rozdystrybuowane, indexing został zrobiony, zostało to zapisane, czyli to, co przed chwilą omawialiśmy, to w jaki sposób są przeprowadzane w trybie rozproszonym requesty. A wygląda to mniej więcej tak, i znów zrobimy to takie popularno-naukowe, uproszczone. Wysyłamy zapytanie. To zapytanie od razu jest kierowane do konkretnego, jakiegoś losowo wybranego sharda. Tej konkretnej kolekcji, o którą my chcemy zapytać. I ten shard staje się takim odpowiedzialnym za zapytanie. Kieruje to samo zapytanie do wszystkich innych shardów, które są w danej kolekcji, do różnych nodów. No chyba, że damy tego roota, to on wtedy wie, gdzie to ma skierować. Ale załóżmy, że nie ma roota, to shard wysyła zapytania, one tam sobie mielą i zwracają wynik do niego. I ten shard staje się takim, można powiedzieć, agregatorem. Agregatorem, który zgarnia wszystkie wyniki, podaje nam, a jeżeli trzeba, to też dokonuje dodatkowych obliczeń w stylu na przykład jak są facety. Facety to jest takie grupowanie. Możemy sobie sprawdzić, ile na przykład jest w danym wyszukaniu dokumentów z jakąś tam kategorią, z jakimś polem konkretnym. Tak? Więc dokonuje takiego grupowania, takie facety nam jeszcze zwraca dodatkowo poza wyszukanymi dokumentami. I tak to mniej więcej działa. Moi drodzy. Aha, jeszcze routing. Wracam do routingu jeszcze, bo powiedziałem o Composite ID, ale jest jeszcze implicit. W ramach implicitu możemy określić dodatkowe pole jako router.field i wtedy po tym konkretnym polu. Czyli jeżeli mamy na przykład te przepisy, albo zejdźmy już z przepisów, niech będzie baza filmów, to w bazie filmów możemy mieć na przykład kraj, pochodzenie tego konkretnego filmu, jaka jest produkcja. I wtedy podajemy, że ten router.field będzie country. I wtedy on będzie przeszukiwał, czy najpierw sobie indeksował po kraju. Tak? Czyli wszystkie na przykład filmy ze Stanów Zjednoczonych, wiadomo, że będą na jednym nodzie. A wszystkie z Polski będą na innym nodzie, tak? I tak dalej. I tak wygląda w skrócie architektura Solar Clouda. Oczywiście można się zagłębiać, można mówić dużo bardziej szczegółowo. Jeżeli masz takie potrzeby, daj znać w komentarzu i też koniecznie daj znać w komentarzu, jeżeli trochę Ci się rozjaśniło i trochę więcej wiesz na temat tego, jak to działa. Bardzo chętnie się dowiem, dlatego że ja chwilę naprawdę musiałem posiedzieć, żeby to zrozumieć i mnie też zaskoczyło to na samym początku, że to nie jest w trybie Master Slave. Tyle na dzisiaj w tym wideo. Chyba nie było zbyt długo. Kolejne wideo też będzie, ale nie zdradzę o czym. Żebyś dostał czy dostała info o kolejnym wideo, też będzie z Solara. Subskrybuj kanał, daj łapkę w górę, najlepiej zostaw też komentarz odnośnie tego, czy ta architektura, to wyjaśnienie Ci coś dało. A ja się już żegnam, życzę Ci powodzenia w zrozumieniu i miłego wieczoru, dnia, czegokolwiek, gdzie tam jesteś. Cześć!